kategoryczne powstrzymanie się. Nowe wytyczne USA dotyczące Białorusi. USA wzywają rodziny swoich dyplomatów do opuszczenia Białorusi. Nietypowa i niepokojąca aktywność rosyjska wojskowa w pobliżu granicy z Ukrainą i nieprzewidywalna sytuacja, przed tym ostrzega Departament Stanu USA swoich obywateli przebywających na Białorusi. Rodzinom pracujących tam amerykańskich dyplomatów polecono opuszczenie tego kraju, podaje we wtorek stacja CNN. W odpowiedzi na tę decyzję białoruskie MSZ wydało oświadczenie, w którym stwierdzono, że dyplomatom na Białorusi nic nie zagraża, a Waszyngton upolitycznia sytuację. W związku ze wzrostem nietypowej i niepokojącej rosyjskiej aktywności wojskowej w pobliżu granicy z Ukrainą, amerykańscy obywatele przebywający na Białorusi lub planujący podróż do tego kraju powinni mieć świadomość, że sytuacja jest nieprzewidywalna, a napięcie w regionie wzrosło, informuje CNN, cytując zaktualizowane zalecenia Departamentu Stanu dla podróżujących i przebywających na Białorusi. Obywatelom USA zalecono kategorycznie powstrzymanie się od podróży na Białoruś. Wskazano przy tym, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez białoruskie władze w zakresie liczebności personelu ambasady USA, rząd amerykański, RET, ma poważnie ograniczone możliwości realizowania rutynowej oraz nadzwyczajnej obsługi swoich obywateli. Wcześniej USA nakazały ewakuację rodzin swoich dyplomatów z Ukrainy. Groźba wojny na Ukrainie. Decyzje te są związane z realną według władz amerykańskich oraz innych krajów zachodnich groźbą ataku na Ukrainę z terytorium Rosji, a także Białorusi. Na terytorium tego kraju są przerzucane rosyjskie wojska i sprzęt. Oficjalnie odbywa się to w związku z nieplanowanym sprawdzianem sił reagowania państwa związkowego Rosji i Białorusi oraz manewrami w pobliżu granicy z Ukrainą, zapowiedzianymi na 10-20 lutego. Rosja zgromadziła też ponad 100 tysięcy żołnierzy na swoim terytorium przy granicy z Ukrainą. Moskwa oświadczyła przy tym, że nie ma agresywnych zamiarów wobec Ukrainy. Według rzeczniczki Białego Domu Jen Psaki, Rosja rozmieściła swoje siły także na Białorusi. Mowa o 5 tysięcy żołnierzy, a w najbliższych tygodniach ma ich przybyć. To niebezpieczne, podkreśliła. Od ponad tygodnia ostrzegamy, że do rosyjskiej inwazji może dojść w każdej chwili. Białoruś odpowiada, dyplomatom nic nie zagraża. Waszyngton upolitycznia sytuację. Do komunikatu Departamentu Stanu USA odniosła się strona białoruska. Dyplomatom na Białorusi nic nie zagraża, oświadczyło białoruskie MSZ, komentując decyzję USA. Stany Zjednoczone podejmują upolitycznione decyzje w celu zaostrzenia sytuacji, ocenił resort. USA nie orientują się w sytuacji w Europie Wschodniej i podejmują upolitycznione decyzje w celu zaostrzenia sytuacji, dodano. Opracowanie Justyna Kaczmarczyk.